chłodna noc w Londynie. Jedna z tych sierpniowych nocy zwiastujących koniec lata. Marianne Nichols szukała ostatniego klienta, którego mogłaby obsłużyć w pobliskim zaułku. Brakowało jej zaledwie jednego pensa na nocleg w żeńskim dormitorium. Łóżka tam ze względu na ich specyficzny kształt nazywano prześmiewczo trumnami. Anne nie miała pojęcia, że mężczyzna, który właśnie do niej podchodzi, zafunduje jej miejsce w prawdziwej trumnie. Tej nocy narodziła się legenda Kuby Rozpruwacza. Londyńska dzielnica Whitechapel w drugiej połowie XIX wieku dorobiła się miana slumsów, stanowiących schronienie dla prostytutek, bandziorów i alkoholików. Szczerze mówiąc, nikt nie chciał tu ani żyć, ani pracować. Dla potencjalnego mordercy kręte uliczki skąpane w mroku nocy, w które nawet policja bała się zapuszczać, stanowiły idealną kryjówkę. A tabuny bezdomnych kobiet lekkich obyczajów poszukujących okazji na szybki zarobek były wręcz idealnym celem. No i gdzie jak gdzie, ale tutaj nikogo nie dziwiło, że mężczyzna w towarzystwie kobiety udaje się w ustronne, ciemne miejsce. Morderca miał charakterystyczny sposób działania. Ofiary szukał blisko weekendów lub dni wolnych od pracy w godzinach wczesnoporannych. Niestety każda kolejna jego zbrodnia była okrutniejsza od poprzedniej, co pewnie wynikało z jego coraz większej pewności siebie. Pierwsze rozszarpane ciało odnaleziono rankiem 31 sierpnia 1888 roku. Informacja o brutalnej zbrodni rozeszła się szybko po całym Londynie, ale wszyscy mieli nadzieję, że był to jednorazowy wybryk maniaka z nożem. Gdy 8 dni później znaleziono kolejne zwłoki, nikt nie miał już wątpliwości, że nocą po ulicach Whitechapel grasuje brutalny rzeźnik szukający ofiar. Tego samego dnia prasa podchwyciła temat, wywołując w społeczeństwie nastroje bliskie panice. To właśnie dziennikarze nadali mu legendarny przydomek Kuba Rozpruwacz. Rozpruwacz wziął się od brutalnego rozcinania gardła i klatki piersiowej, z której następnie wypruwał organy. Swoje makabryczne dzieło wieńczył kalecząc twarze i tak rozdarte zwłoki zostawiał na pastwę losu w ciemnych zakamarkach londyńskich zaułków. Czemu jednak Kuba? Imię Jack to pozostałość po osobie Spring Hill Jacka, postaci z wiktoriańskiego folkloru, która od 1837 roku miała napadać na kobiety. Jego dziwny wygląd i nadnaturalne umiejętności budziły wśród ówczesnych fascynację wymieszaną z lękiem. Jeżeli chcecie, bym opowiedział wam legendę Spring Hill Jacka, to wbijcie 4000 łapek pod tym materiałem, a specjalnie dla was przyjrzę się tej opowieści. Gdy 30 września pewien woźnica przejeżdżał przez ciasną, ciemną uliczkę, jego koń nagle stanął jak wryty i nie chciał zrobić nawet kroku naprzód. Zainteresowany dziwnym zachowaniem swojej szkapy postanowił samodzielnie sprawdzić, co się wydarzyło i tuż przed sobą zobaczył zmasakrowane zwłoki trzeciej ofiary, legendarnego już Kuby Rozpruwacza. Przerażony wszedł do oddalonego o kilka kroków pubu w poszukiwaniu pomocy. Gdyby chwilę poczekał, na pewno zauważyłby, że z parujących jeszcze zwłok płynęła świeża krew, a w mroku czaił się nakryty na gorącym uczynku morderca, który wykorzystał swoją szansę i zniknął niczym zjawa. Nie dokończył jednak swojego makabrycznego rytuału, więc tej samej nocy znalazł inną ofiarę, którą potraktował jeszcze brutalniej niż miał w zwyczaju. Od tego momentu rozpruwacz nie popełnił już żadnego błędu. Przez cały październik zrobiło się dziwnie cicho i spokojnie. Ohydne zbrodnie ustały i miasto powoli wracało do normalności. Policja, której zarzucano opieszałość, przesłuchała blisko 2000 osób i zatrzymała prawie 90 podejrzanych. Jednak z braku dowodów nikt dłużej nie zabawił za kratami. Sprawę utrudniały też sprzeczne zeznania świadków i wyglądało na to, że dochodzenie utknęło w martwym punkcie. To wszystko nie miało jednak znaczenia. Od kilku tygodni morderca nie dawał znaku życia i po cichu liczono, że tak już pozostanie. Kuba jednak nie zrezygnował, tylko przyczaił się na chwilę, a już niedługo miał zakończyć swoją morderczą uwerturę spektakularnym aktem bestialstwa. 9 listopada dokonał swojej najkrwawszej i, jak się później okazało, ostatniej zbrodni. Tym razem ciało ofiary znaleziono w jej mieszkaniu, całkowicie rozszarpane i z wnętrznościami posortowanymi na nocnym stoliku. Jej twarz była posiekana do tego stopnia, że żaden lekarz nie był w stanie jej poskładać, a jej były chłopak rozpoznał ją jedynie po uszach. Ta noc przyniosła kres działań rozpruwacza, chociaż w Whitechapel jeszcze na przestrzeni kilku lat, to tu, to tam odnajdywano zmasakrowane zwłoki prostytutek.
Prasa oczywiście podejrzewała legendarnego mordercę, jednak policja była przekonana, że ktoś po prostu podszywa się pod niego, dając upust własnej chorej naturze. Rozpruwacz zniknął, natomiast lęk przed nim już na zawsze wpisał się w londyński krajobraz, co jakiś czas rozbudzając pytania o to, kim on właściwie był. Zgodnie z jedną z najgłośniejszych teorii, mordercą był Aaron Koźmiński, 23-letni Polak. Pogłoski o tym pojawiały się od lat, jednak testy DNA ostatecznie rozwiały wszelkie spekulacje. W 2007 roku na sprzedaż trafił pewien szal z przerażającą przyszłością. Należał bowiem do Catherine Eddowes, jednej z ofiar rozpruwacza. Przy jej rozszarpanym ciele znalazł go Amos Simpson, śledczy ze Scotland Yardu. Całkiem słusznie stwierdzając, że denatce szal już do niczego się nie przyda, postanowił schować go do kieszeni płaszcza i sprezentować swojej żonie. Małżonka nie była jednak zachwycona pomysłem noszenia czegoś, co wcześniej należało do brutalnie zamordowanej prostytutki. Czy na jej decyzji zaważyła profesja denatki, czy jej straszliwy koniec, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że szal pozostał w rodzinie i przez kilka pokoleń trafiał z rąk do rąk jako swego rodzaju makabryczny eksponat. W końcu ktoś doszedł do wniosku, że można na nim zarobić kilka groszy. Wystawiony na licytację przedmiot niemal od razu znalazł się w posiadaniu Russella Edwardsa, biznesmena żywo zainteresowanego historią legendarnego seryjnego mordercy. Natychmiast przekazał go w ręce biologa molekularnego, który pobrał próbki i po przeprowadzeniu gruntownych testów potwierdził obecność DNA naszego rodaka. Kim więc był Aaron Koźmiński? Biorąc pod uwagę legendę Kuby Rozpruwacza, jego prawdziwa historia prezentuje się raczej mało okazale. Koźmiński przyszedł na świat w 1865 roku w Kłodawie w żydowskiej rodzinie. W roku 1881 wraz z rodziną udał się do wschodniego Londynu, gdzie podjął się pracy jako fryzjer. Gdy w 1888 roku całe miasto zaczęło żyć historią brutalnych morderstw przypisywanych tajemniczemu rozpruwaczowi, Aaron był jednym z głównych podejrzanych. Policja nigdy jednak nie weszła w posiadanie niezbitych dowodów jego winy i wraz z ustaniem morderstw w roku 1891 zrezygnowała z dalszego śledztwa. Co zaskakujące, krwawa seria zakończyła się w momencie, w którym Koźmiński wylądował w psychiatryku, gdzie pozostał aż do swojej śmierci w roku 1919. Według akt cierpiał na halucynacje słuchowe i paranoiczny lęk przed byciem zjedzonym przez innych ludzi. Czy badania DNA mogą być niepodważalnym dowodem winy Aarona? W idealnych warunkach jak najbardziej. Jednak w wypadku Kuby Rozpruwacza wiele aspektów dalekich jest od ideału. Po pierwsze, szal był dotykany przez wiele osób, co podważa jego wartość dowodową. Ponadto od jego znalezienia do przeprowadzenia badań minęło 120 lat. Wystarczająco dużo, by wiele śladów zostało zatartych. Uwadze specjalistów nie umknął fakt, że naukowiec odpowiedzialny za badania popełnił kilka istotnych błędów, które w tak poważnej publikacji są nie do przyjęcia. Gwoździem do trumny okazała się jednak decyzja o tym, by wyniki badań wbrew przyjętej na świecie praktyce nie były weryfikowane w innym, niezależnym ośrodku. Kto inny mógł więc być tajemniczym mordercą z Whitechapel? Precyzja, z jaką rozprawiał się ze swoimi ofiarami, wskazywałaby na kogoś biegłego w ludzkiej anatomii. Padały przypuszczenia, że mógł być lekarzem lub rzeźnikiem. W toku śledztwa wykluczono jednak udział wszystkich rzeźników w obrębie dzielnicy, gdzie doszło do morderstw. Mimo to lista podejrzanych była ogromna, a zamiast maleć, z biegiem lat rosła o kolejne pozycje. Pod uwagę brano tak osoby z nizin społecznych, jak i wspomnianych lekarzy i adeptów medycyny, a nawet wielkie nazwiska epoki wiktoriańskiej. Różne teorie wskazywały to na wnuka królowej Wiktorii, a to inne osoby obecne blisko królowej, w tym nadwornego lekarza. Podejrzanymi byli też niemiecki malarz, obłąkany rosyjski lekarz, kupiec bawełny, a nawet autor Alicji w Krainie Czarów. Pośród licznych zwariowanych teorii pojawiała się także ta twierdząca, że za zabójstwami stała budząca zaufanie u ofiar kobieta. Nie brakowało również opinii, że cała sprawa to jeden wielki spisek, a każde morderstwo kryło za sobą innego sprawcę. A jaka jest prawda? Tego pewnie nie dowiemy się już nigdy. W wyniku działań rozpruwacza Londyn zwrócił większą uwagę na najuboższe dzielnice jako potencjalne wylęgarnie przemocy. Podkreślano, że spore przeludnienie i kiepskie warunki sanitarne pogłębiają tylko poczucie alienacji i frustrację. W ciągu kilku dekad podjęto decyzję o ich wyburzeniu. Do dziś ocalał jedynie układ ulic i kilka budynków, wśród nich pub Tembels, w okolicy którego pracowały dwie ofiary.
Lęk przed rozpruwaczem zataczał jednak o wiele szersze kręgi. Ze względu na łatwą dostępność prasy brukowej, morderca z Londynu szybko zyskał światową sławę, za którą krok w krok kroczyła obezwładniająca panika. Gdy gdzieś znajdowano zmasakrowane ciało, masy, a wraz z nimi często i dziennikarze, od razu przypisywali winę rozpruwaczowi. Podobieństwa lub ich kompletny brak nie były tu oczywiście brane pod uwagę. Strach rozprzestrzeniał się w sposób wirusowy po całym globie. Jego mit na przestrzeni dekad rósł w siłę. Stawał się, zależnie od epoki, alegorią łupieszczego stosunku arystokracji do miejskiej biedoty lub uosobieniem zwierzęcej brutalności. Naturalistyczny wizerunek z czasem zyskał coraz więcej atrybutów charakterystycznych dla postaci z kart horrorów. Sam też przy ogromnym udziale ówczesnych mediów stał się elementem popkultury w jej odłamie grozy, reprezentując bezwzględne i okrutne zło w najczystszej postaci. Obecnie wzmianki o nim towarzyszą nam w książkach, komiksach, filmach, serialach, muzyce, a nawet w grach wideo. Okrutny zbrodniarz sprzed półtorej wieku urósł do rangi mrocznej legendy, która skutecznie straszy i intryguje. I nic nie wskazuje na to, by pamięć o Kubie Rozpruwaczu kiedykolwiek została zatarta. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!